Oblicz obwód rombu, którego wierzchołkami są środki boków prostokąta ABCD. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Mamy prostokąt ABCD. W tym prostokącie musimy wyznaczyć środki boków. Zaznaczmy środki boków i połączmy te środki. Otrzymana figura jest rombem. Wierzchołki tego rombu nazwijmy sobie na przykład E, F, G i H. Nasze zadanie polega na tym, aby obliczyć obwód tego rombu. Wiem, że obwód rombu to jest 4a, gdzie a jest długością boku. Ponieważ długości wszystkich boków są takie same, wystarczy, jeżeli obliczymy długość jednego boku. Czyli nasze a z naszego rysunku to jest długość odcinka FG. Długość odcinka FG możemy obliczyć ze wzoru na odległość między punktami F i G. Wyznaczmy ten wzór. Pod pierwiastkiem w pierwszym nawiasie odejmujemy współrzędy x-owe od końcowej początkową, czyli mamy xg minus xf do kwadratu, a w drugim nawiasie odejmujemy współrzędy y-owe, również od końca początek, czyli mamy yg minus yf. Aby obliczyć długość odcinka FG, potrzebujemy współrzędne punktu F i współrzędne punktu G. Wiemy, że punkt F jest środkiem odcinka AB, więc skorzystamy ze wzoru na środek odcinka AB. Czyli jako pierwsza współrzędna punktu F będzie suma pierwszych współrzędnych punktu A i B przez 2, a na drugim miejscu mamy sumę drugich współrzędnych punktu A i B. Możemy zmienić kolejność. Przez 2. Opiszmy więc współrzędne punktu. Punkt A, pierwszą współrzędną ma x, drugą y z indeksami a. Punkt B, również pierwsza x, druga y z indeksami b. Podstawiamy. Za x a wstawiamy minus 5, za x b minus 3. Mamy plus i minus, t zostaje minus. Za YA wstawiamy 1, za YB wstawiamy 2. Czyli punkt F ma współrzędne. Minus 3, 5 minus 3 to jest minus 8, na 2 zostaje minus 4. 1 plus 2 to jest 3, zostaje 3 drugie. Możemy zapisać to jako 1 i 1 druga. Zapiszmy więc, że współrzędne punktu F wynoszą minus 4, 1 i 1 druga. Teraz należy obliczyć współrzędne punktu G. Wiemy, że punkt G jest środkiem odcinka BC, więc również skorzystamy z tego wzoru. Zapiszmy najpierw wzór. Najpierw dodajemy współrzędne x-owe punktu B i C, czyli mamy xB plus xC dzielimy na 2. Teraz współrzędne y-owe, czyli mamy yb plus yc na 2. Podstawmy nasze dane. Xb mamy oznaczone, natomiast xc mamy tutaj, yc jest w tym miejscu. Podstawmy. Za xb wstawiamy minus 3, xc to jest minus 1. Za YB wstawiamy 2, za YC wstawiamy minus 2. Teraz już obliczamy. Minus 3 minus 1 to jest minus 4, dzielone na 2 to jest minus 2. Tu mamy 0 przez 2, to i tak jest 0. Czyli dostaliśmy współrzędne punktu G. Minus 2, 0. Teraz możemy już obliczyć długość odcinka
FG. Podpiszmy współrzędne, czyli tu mamy X, F, Y, F. Tu mamy X, G, Y, G. Podstawiamy. Za X, G wstawiamy minus 2. Za X, F minus 4. Mamy minus i minus, daje nam plus 4. Za Y, G wstawiamy 0. Za Y, F wstawiamy 1 i 1 druga. Zamień to może na 3 drugie z powrotem. Czyli FG wynosi. Z pierwszego nawiasu dostajemy 2 do kwadratu. Z drugiego nawiasu dostajemy minus 3 drugie do kwadratu. Czyli FG wynosi. 2 do kwadratu mamy 4. Minus do kwadratu znika, 3 do kwadratu jest 9 i 2 do kwadratu 4. Możemy wyciągnąć całości, czyli mamy 4 plus 2 i 1 czwarta, czyli FG wynosi pierwiastek 4 plus 2, mamy 6 i 1 czwarta. Zamieńmy na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 4 razy 6, to jest 24 plus 1, mamy 25 czwartych. Wyciągamy osobno pierwiastek z licznika, osobno z mianownika, czyli w liczniku dostaniemy 5, w mianowniku 2. Możemy zapisać to jeszcze w ciągu całości, czyli mamy 2 i 1 druga. Mieliśmy obliczyć obwód tego rombu. Mamy 4 razy a, nasze a wynosi 2 i 1 druga, czyli dostajemy 10.